Karolina Owczarz, dzień dobry. Witam, cześć. Jesteś cały tydzień na treningach WCA, czy w ogóle w Warszawie? Co cię sprowadziło do Warszawy na tak długi czas? No ja mimo wszystko tęsknię trochę za Warszawą i od kiedy się stąd wyprowadziłam, czyli 3 lata temu cały czas dzielę życie trochę między Warszawą i Łodzią. I też mamy taki po prostu podział obowiązków. Taki podział mamy w domu, że jak ja mam ciężkie przygotowania, to siedzimy z chłopakiem w Łodzi, a jeżeli mam troszeczkę luźniej, że nie muszę być w takim no, stricte przygotowaniu u siebie, to siedzimy w Warszawie, ale tak jak wspomniałeś, jak jestem tutaj, też trenuję ciężko i trenuję sobie WCA. Zrobiłam w tym tygodniu kilka treningów i też zrobiłam kilka w Akademii Gorilla. To wróćmy wcześniej. Miałaś wypoczynek w Hiszpanii. No miałam wypoczynek w Hiszpanii, no są czasy, chciałam, miało być w ogóle jakieś tam wakacje życia daleko, długa jakaś podróż, Bali i tak dalej, ale no czasy mamy jakie mamy, więc została Europa, wiadomo już listopad, no to już nie ma tropikalnych upałów, ale głowa odpoczęła, to chyba najważniejsze. Długo dochodziłaś do siebie po tym wszystkim? Jeszcze gdzieś ta walka wracała z Habą? Ja szczerze powiedziawszy myślałam, że będzie dużo bardziej bolało. Myślałam, że po takiej, jeżeli kiedyś przegram, to będę siedziała w szatni, płakała przez godzinę, a tutaj nawet mi nie poleciała łza i wróciłam do pokoju, okej, jakby totalnie pogodzona z tym. Gdzieś po jakimś czasie rzeczywiście trochę mi się zrobiło smutno, właśnie po tygodniu, gdzieś tam na wakacjach, człowiek zaczyna analizować i zastanawiać się, co poszło nie tak, co można było zrobić więcej, to wtedy bardziej, ale no szczerze myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej ze mną, a nie było wcale tak źle. Co można było zrobić w tej walce po przeanalizowaniu po 2, 3, 4 tygodniach od walki? No tutaj też dużo na pewno robiły warunki fizyczne, no tego bym nie przeskoczyła, po prostu mnie bardzo mocno przełamała Justyna Haba fizycznie. Ja zbijałam do tej walki, nie wiem, 1,5 kilo, 2 kilogramy i bardzo było to czuć, no bo jednak w takich niskich kategoriach każdy kilogram więcej, no to jest różnica. Obstawiam, że Justyna trochę więcej zbijała, co mocno było czuć, więc tego nie można było przeskoczyć, ale no wygrałam trzecią rundę na kartach punktowskich, kartach sędziowskich, kartach punktowych. A druga runda była prawie, że identyczna jak trzecia, więc obstawiam, że nie wiem, może 2-3 akcje więcej w drugiej rundzie i też mogłabym wygrać tą drugą rundę, więc pewnie zabrakło niewiele, więc to trochę najbardziej chyba boli, że zabrakło tak naprawdę niewiele, mówię, bo szczególnie, że sędziowie dali mi trzecią rundę, czyli jednak podobały mi się tam niektóre moje zagrania, moje akcje, a druga była bardzo, bo pierwsza bezapelacyjnie przegrana, w ogóle nie ma o czym mówić, a druga była bardzo podobna do trzeciej, więc czasami się człowiek pluje w brodę, że może 2-3 akcje więcej, jeden atak więcej, może jedno obalenie więcej i byłoby inaczej, no ale trudno, jakoś naprawdę wzięłam na klatę zupełnie tę porażkę i myślałam, że będzie gorzej. Zapytam cię o te momenty w walce. Były takie momenty, kiedy czułaś, że jest tlen i można było jeszcze tą akcję zrobić, ale jednak z jakiegoś powodu się nie zdecydowałaś? Też nie ukrywam, że w tej walce czułam się dość słaba fizycznie. Też miałam jakieś tam problemy w przygotowaniach, ale to jak każdy, tak? Tak jak w pierwszych przygotowaniach jakaś kontuzja się pojawiała, panika straszna, w drugich tak samo. Nie chcę się nazywać doświadczoną zawodniczką, ale jednak przy czwartych jestem już nauczona tego, że takie rzeczy się przytrafiają. Tutaj miałam 2-tygodniową przerwę, w takim no, miesiąc przed walką przestałam trenować na 2 tygodnie, tak zupełnie nawet na spacer nie szłam, więc może gdzieś tam trochę mnie te 2 tygodnie osłabiły, bo rzeczywiście trochę tlenowo nie czułam się tak jak zwykle w pojedynkach, ale na pewno można było zerwać jeszcze, zawsze można zrobić więcej, zawsze można zrobić więcej, no ale trudno, no, czasu już nie cofnę, niestety szkoda. Chociaż nie wiem, jakby wyglądała walka, gdyby mogła czas cofnąć. Ale no mówię, wydaje mi się, że zabrakło naprawdę niewiele. Szkoda, na pewno bardzo cenna lekcja. Wierzę, że same dobre rzeczy mogą z tego wyjść. Tak, no na pewno tak jak mówisz, jest jakaś analiza, która widać, że nie jest sprawą jednego wieczora i te przemyślenia są dość sensowne. Zapytam cię jeszcze właśnie o te momenty takie, kiedy kończyła się walka, to był jeszcze taki zapas tlenu, gdzieś tam czułaś, że jeszcze jest i szkoda, że go nie rzuciłaś na te ostatnie powiedzmy minuty 15-minutowej walki. No i tak trzecią rundę wygrałam, więc nic by nie dało rzucenie się jeszcze bardziej, no bo chyba, żebym wtedy skończyła walkę przed czasem, no ale raczej Justyna jest twardą rywalką, więc ciężko by było. Nie wiem, ciężko stwierdzić, naprawdę ciężko stwierdzić. Byłam na pewno zmęczona po walce, na pewno się czułam gorzej kondycyjnie przy tej walce niż przy poprzednich, ale no taki jest sport, no trudno. Jesteś zawodniczką, która jest poukładana, przynajmniej takie wrażenie mamy my z zewnątrz, tak? Podczas na przykład pobytu na urlopie w Hiszpanii nie kusiło,
już wskoczyć do sali, już gdzieś tam pójść i popróbować, żeby no też nie stracić tego okresu przygotowawczego, bo wiadomo, co zawodnik czuje po okresie przygotowawczym, że jest w życiowej formie, że ma te po prostu, chciałby cały czas te umiejętności, nie zatracić ich, tak? Te przygotowania były bardzo długie, ponieważ walka już miała się odbywać dziś we wrześniu, później w październiku, ostatecznie w listopadzie. Więc ja dość mocno, nie ukrywam, byłam przytłoczona tym wszystkim i bardzo chętnie przez 2 tygodnie omijałam salę treningową, totalnie bez wyrzutów sumienia. Czyli jesteś poukładana jednak chyba. Tak. Wiecie, to, że ktoś, nie wiem, przegrał walkę i tak dalej, że ktoś tam na pewno na jakiegoś, nie zasłużyła na wakacje. Nie, no przygotowania to jest takie piekło, naprawdę to jest ciężka tyrka, ciężka praca, to jest tak duże obciążenie psychiczne przede wszystkim, że każdy zupełnie powinien po takim czymś dać sobie odpocząć, obojętnie jaką dał walkę, to za ten okres przygotowań to powinien każdy sobie dać właśnie troszkę odpoczynku. Tobie zdarzyło się w okresie przygotowawczym, żeby trener dzwonił i mówił, chodź szybko na trening, a ty nie chciałaś pójść? A to mnie wiele można zarzucić, ale na pewno nie to, że jestem... Czasami są rozbicia, wiesz o czym mówię. Zapomnieć jeszcze mi się nie zdarzyło nigdzie, dojechać, ale jeżeli chodzi o pracowitość, no to jest ostatnie, co można mi... Jej brak to jest ostatnie, co można mi zarzucić, bo ja czasami trener raczej mówi, dobra, odpuść sobie, dziś odpocznij, a nie musi mnie zmuszać w jakikolwiek sposób, żebym przyszła na salę. Miałem na myśli tutaj, powiedzmy, taką sytuację, że są poobijane nogi, plecy, wszystko boli i ciężko jest się czasami z łóżka wyczołgać. Każdy, kto przygotowywał się do walk, to wie, co to znaczy, jeśli było wcześniej troszeczkę sparingów. Ty miałeś takie dylematy? Nie, no jakby to jest to, o czym myślę, mówiłam, że przygotowania do walki to jest piekło i trzeba po prostu przez nie przejść, obojętnie co boli. Oczywiście nie, jak mam jakąś kontuzję poważną, no to wtedy nie ma co żartować, trzeba iść do fizjoterapeuta, nie na salę. Ale takie rzeczy jak właśnie obita noga, obita głowa, gdzieś sieniak podbity okon, to właśnie na tym polegają przygotowania profesjonalne, że zaciska się zęby i po prostu się na ten trening idzie, więc nie, absolutnie nigdy takiej sytuacji nie miałam. A teraz, bo wszyscy gdzieś tam typują, że jednak już jeśli Karolina jest na sali, to przygotowuje się do kolejnej walki. Jak wygląda sytuacja twoja, jeśli chodzi o kolejne starty? Najbliższa gala? Nie wiem jeszcze, wiem, że ma KSW dość obfite plany na przyszły rok, więc jeżeli to będzie na przykład taki styczeń, luty, to nie. Ja bym bardzo chciała wrócić w marcu, ale ja też jestem zawodniczką, która ma jeszcze mnóstwo nauki przed sobą, co jeszcze szczególnie pokazała ostatnia walka, więc no ja nigdy na pewno nie wejdę na same przygotowania, ja cały czas jestem w treningu i tak miałam trochę już później wyrzuty sumienia, że ta przerwa była za długa, bo koniec końców była 3-tygodniowa, bo w dniu jak wróciłam, odnowiła mi się stara kontuzja pleców, więc w dniu jak wróciłam, dzień później musiałam znowu przerwać na 5 dni, więc koniec końców była 3-tygodniowa przerwa i już mi z tym było źle, więc no nie, na pewno trenuję cały czas, bo cały czas jest się czego uczyć. Tutaj troszeczkę ubyło tych kobiet w WCA, u ciebie jest nadmiar, można powiedzieć, w Łodzi, więc co, wpadłaś tutaj z męskim towarzystwem posparować? No rzeczywiście, jakby tutaj WCA jest no, niesamowitym klubem, który no, kuźnią talentów, który potrafi naprawdę ogromne sukcesy, ale dziewczyn rzeczywiście brakuje, też brakuje tych lekkich, więc nie ukrywam, że... Tylko w poniedziałek, jak do tej pory, zrobiłam 2 treningi i dzisiaj też zrobię, bo jak się jednak szarpałam z tymi chłopakami tutaj znacznie cięższymi, czy to na zapasach, czy na sparingach, czy na jakiejś technice, no to nie ukrywam, że ciało już tak bardzo cierpiało po tym, że wieczorem ja sobie już odpoczywałam, więc to jest na pewno duże utrudnienie, ale na pewno też bardzo mądrze są tutaj chłopcy. Z Sylwkiem Millerem chyba większość treningów zrobiłam, który naprawdę potrafi się dostosować i nie zrobić krzywdy, ale jednak taka różnica wagowa, jeszcze płeć inna, to robi różnicę, ale no tak, no na pewno muszę wrócić do siebie, do klubu, bo jednak te dziewczyny, no to jest zupełnie inna praca. Profilując taką pracę teraz, nad czym najbardziej będziesz się skupiała, wiadomo, że gdzieś tam każdy powie, no wszystko, bo to i stójka, i to, i tamto, ale co tak naprawdę według ciebie, co możesz zyskać na tym okresie do marca na przykład? No na pewno będę chciała popracować nad stójką, bo jednak przegrałam tę walkę w stójce. Jestem dumna z moich kilku obaleń, bo jak je oglądałam, naprawdę wyglądały fajnie, ale ja na pierwszym treningu zapasów ofensywnych, bo jakby robiłam wcześniej dużo defensywnych przed moją poprzednią walką, bo wiedziałam z kolei, że Olerola będzie chciała mnie obalać, ale na pierwszym treningu zapasów ofensywnych byłam, nie wiem, z 5 miesięcy temu. Pierwszy raz obaliłam
może miesiąc przed walką koleżankę w klubie, więc ja nigdy tego nie ćwiczyłam, a tutaj wyszłam na walkę i potrafiłam to całkiem, wydaje mi się, fajnie zrobić z doświadczoną zawodniczką, więc taka, to był trochę narcyzm, ale po prostu ja się strasznie cieszę tymi zapasami, bo to była dla mnie tak mega czarna magia, jak ja przychodziłam. Mówię, tego nigdy nie ogarnę, przecież nigdy nikogo nie obala. Tutaj nagle się okazało, że gdzieś mam do tego dryk, no ale jednak walkę przegrałam w stójce, także na pewno trzeba będzie mocno popracować nad stójeczką. A z Magdaleną Loską pracowałaś, jeśli chodzi o jiu-jitsu, bo zapasy też ma całkiem niezłe. Ja tutaj widziałem i radziła sobie z chłopakami, aczkolwiek ona jest cięższa od ciebie sporo, ale robiłaś, próbowałaś? Z Magdą tylko ćwiczyłam, jak kończył się ten pierwszy lockdown i wracałyśmy do treningów, dosłownie 3-4 treningi zrobiłyśmy razem, ale to mówimy o okresie to mniej więcej pół roku temu, więc w tych przygotowaniach nie. Ty bierzesz pod uwagę na przykład właśnie jakieś grapplingowe starty, coś takiego, żeby spróbować i zobaczyć, bo to jest jakiś rozwój zawsze, tak? To są odrębne zawody na zupełnie inne, na chwyty chociażby. Jest jakieś bezpieczeństwo, margines bezpieczeństwa, nie trzeba się okładać i ryzyko kontuzji jest mniejsze. No czy ja wiem, czy ryzyko kontuzji jest mniejsze, ja większość kontuzji mam właśnie po sportach. Oklepiesz najwyżej. No ale to właśnie jakieś zawsze coś podwinięte, zawsze większość kontuzji mam właśnie po takich rzeczach. Ja pojechałam sobie w ogóle praktycznie z marszu rok temu na Mistrzostwa Polski. No i miałam takie losowanie za fajne, bo rzeczywiście trafiłam dziewczynę, która chyba w niebieskich pasach no ze 4 lata ma ten niebieski pas, dość długo bym powiedziała, jak na niebieski, szczególnie, że jest czynną zawodniczką cały czas startującą. I więc miałam dość średnie losowanie, no i nie poszło mi w tej, chociaż walka trwająca 5 minut, mniej więcej 4,5 minuty trwała, także chodziłyśmy dookoła siebie. W sumie nie wiem, jakim cudem nie dostałyśmy jakiegoś ostrzeżenia, bo chodziłyśmy tylko pół minuty przed, spróbowałam je obalić, skontrowałam, w sensie wstałam i z powrotem stójki i w ostatnich tam sekundach obaliłam jej tym sposobem, jakby tym jednym punktem gdzieś wygrała. Więc łącznie walka w parterze była jakieś 10 sekund. Także no, takie mam wspomnienia z moich zawodów. Może pojadę, jest to w ogóle fajne doświadczenie, bo to jest tak bardzo zupełnie inna bajka, jednak na KSW przyjeżdżasz, masz swoją szatnię, wszystko jest fajnie zorganizowane. Jak ja tam pojechałam, tam był taki harmider, że... Kocioł, tak. Na rozgrzanie się to miałam taki jeden puzelek gdzieś dla siebie, więc tak stałam, tylko gdzieś tam kręciłam tą głową, poskakiwałam, nawet nie mogłam pajacyków zrobić, bo nie było na to miejsca, więc fajne nowe doświadczenie. Może tak, ale no ja się przede wszystkim skupiałam na tych startach w MMA, jednak do takich zawodów nie chcę pojechać, znowu nieprzygotowana, bo dosłownie zrobiłam 2-3 treningi pod taki start i jak widać to nie było za wiele, jednak te niebieskie pasy już niektóre są naprawdę mocne, właśnie chociażby jak ta Weronika, z którą przyszło mi się zmierzyć, to już startuje x lat, no to jednak jest to troszeczkę inny sport. Jednak w tej kategorii jest sporo kobiet, wagowej mówię 57 powiedzmy, nawet do 60 kg, bo pewnie i takie coś bierzesz pod uwagę, brałabyś pod uwagę, gdybyś ewentualnie startowała. W kimonach też się dobrze czujesz? Ja wtedy chyba rzeczywiście pojechałam, to było 61,5, to jeszcze miałam tam niedowagę dość sporą, ale stwierdziłam, że biorę zawody chyba 2 tygodnie przed, no to nie będę już ścinała wagi. Miałam 2 razy w życiu na sobie kimono, i to jest jakaś po prostu czarna magia. Podziwiam, wiesz, czujesz się bez... Mam kogoś za plecami i czujesz... Jak masz już czarny pas, to już ta magia nie jest taka czarna. Nie, to jest inny w ogóle sport. Ja w ogóle nie rozumiałam, co tam się dzieje. Mam kogoś za plecami, czuję się bezpieczna, nagle klepię, bo nie wiem, ktoś poły zacisnął, tak? Ja w ogóle nie rozumiem tego, także podziwiam, ale nie, kimon nie robię. Słuchaj, teraz jest taki okres covidowy. Ty jeszcze myślisz o tym, bo różne są sytuacje, tak? Są szanse, na przykład... Ty mówisz o marcu, a wcześniejszy start, gdyby coś wynikło takiego, gdzie jakaś zawodniczka wypadła i tak dalej, bierzesz to pod uwagę? No nie mówię nie, ale ja też dopiero od stycznia gdzieś wrócę do takich full treningów u siebie, a ja też jeszcze cały czas mimo tych 4 walk nie uważam się za tyle doświadczoną, żeby brać walkę z marszu, także na pewno nie wyjdę nigdy do walki nieprzygotowana. Jeżeli to, nie wiem, będzie po 6 tygodniach treningów, no to już można takie coś rozważyć, ale jeżeli będzie po 2 tygodniach, no to raczej nie. Te treningi koordynujesz jeszcze z zaborem, trenujesz ze swoim sztabem gdzieś, oni mówią ci, co mniej więcej jeszcze trzeba zrobić? No tak, no jakby Shark Top Team jest moim głównym klubem i ja tam jestem i tylko i wyłącznie konsultuję to z zaborem, aczkolwiek... Już niektórzy poczuli szansę tu z kolegami, żeśmy rozmawiali, że zmienisz klub, coś, nie? Nie, nigdzie się nie wybieram, ja kocham mój klub Shark Top Team i cały czas Łukasz Zaborowski pozostaje moim głównym trenerem, ale no też można mieć takie zaufanie, że jak przyjadę sobie na tydzień do Warszawy, nie będę wyprawiała tej głupoty i latała nie wiadomo gdzie, tylko że będę trenowała, wie też, że dobrze żyję tutaj z klubami właśnie z WCA, z Gorylem, że też mi nikt tutaj krzywdy nie zrobi, także no ma tutaj do mnie pełne zaufanie, ale na takie przygotowania oczywiście wracam do siebie i na pewno nie będę ich przeprowadzała nigdzie indziej.
To na koniec standardowe pytanie, kiedy wracasz do dziennikarstwa? Nie wybieram się, bo na razie to ja jeszcze coś, wiecie, po porażce to naprawdę ta motywacja wzrosła razy 10, więc na razie to wracam do klatki, a nie do dziennikarstwa. Ale fani chyba dali wsparcie też i nie powiedzieli, że przegrałaś jakoś z Kretesem tą walkę, że to jakaś była druzgocąca klęska przecież. No tak, ja rzeczywiście bardzo doceniam, bo to jest przepiękne, bo nauczyłam się już nie zauważać tego gdzieś tam 1% hejterów, tylko zauważać te 99% ludzi wspierających. Nie chodzi o to, żeby klepać po plecach, ale żeby gdzieś tam nie wylewać gnoju na kimś po porażce, bo wydaje mi się, że mimo wszystko dałyśmy z Justyną naprawdę fajną, wyrównaną, taką pełną serca i charakteru walkę. Karolina, czekam na kolejną taką walkę. Nie wykluczam, że wygrasz. Chciałbym to zobaczyć. No i co? Czekam na kolejne twoje starty. Mam nadzieję, że szybciej niż później. No i czekam na ten powrót do dziennikarstwa, bo jednak bardzo też cię cenię jako dziennikarkę. Pamiętam i nie jest to absolutnie żaden ukłon, bo wiesz, że teraz sytuacja... Nawet się dziwiłem w sumie, że przy tak napiętej sytuacji dziennikarskiej, w świecie dziennikarskim ciebie nie po prostu nie skoszarowano i nie wciągnięto z powrotem do współpracy. Nie. Ja współpracować mogę na razie tylko z salą treningową. Kocham to, co robię. Porażka boli, ale ja naprawdę kocham to, co robię i cieszę się, że robię to, co robię. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.